Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Akademii Margo. Porozmawiamy dzisiaj o łożyskach walcowych, a zwłaszcza o jednym konkretnym wykonaniu, które firma SKF ma w swojej ofercie. Chodzi o łożyska walcowe z koszem mosiężnym typu ECML. Jest ze mną Mirek z firmy SKF Polska. Cześć Mirku. Cześć Artur. Dzień dobry Państwu. Łożyska walcowe, jak wiemy, występują w różnych wymiarach, konstrukcjach, typach, wykonaniach. Większość z nich to łożyska jednoczęściowe z koszem. Łożyska walcowe przenoszą szczególnie wysokie obciążenia promieniowe. No i właśnie, jeżeli mówimy o obciążeniach promieniowych, czy jest jakieś wykonanie, które wyróżnia się na tle pozostałych? Tak, ale zanim przejdziemy do szczegółów, tak jak powiedziałeś, jest to jeden z elementów naszej oferty. Od łożysk kulkowych, poprzez łożyska wałeczkowe, poprzez łożyska baryłkowe, poprzez łożyska stoczkowe. Generalnie łożyska, które są wyposażone w koszyki, mogą być wyposażone w koszyki trzech typów, czyli koszyki wykonane z poliamidu, koszyki wykonane z mosiądzu i koszyki wykonane ze stali. Jako że dzisiaj mamy rozmawiać o koszykach mosiężnych, to wyróżniamy dwa rodzaje koszyków. Koszyki typu ECM, tak zwanego typu lekkiego, są to koszyki dwuczęściowe, nitowane, i koszyki typu ECML, koszyki typu ciężkiego, wykonywane jako element jednoczęściowy metodą obróbki skrawania. Brzmi to ciekawie, a czy jest jakaś konkretna korzyść dla użytkownika zastosowania kosza ECML? Tak, korzyścią jest to, że tego typu koszyki, łożyska z tego typu koszykami są zdolne do przenoszenia zdecydowanie większych obciążeń promieniowych, bo generalną zaletą i zastosowaniem łożysk walcowych są wszelkiego rodzaju aplikacje, gdzie mamy do czynienia z dużymi obciążeniami promieniowymi. Koszyk ECML, dzięki temu, że jest prowadzony na pierścieniu zewnętrznym łożyska, nie poddawany jest tak dużym siłom jak koszyk typu ECM i tym samym umożliwia przenoszenie zdecydowanie większych sił niż koszyk typu ECM, co sprawia możliwość bardzo szerokiego zastosowania tego typu koszyków. Czyli reasumując, koszyk ECML jest koszem jednoczęściowym, a nie dwuczęściowym, tak jak koszyk ECM. Dzięki czemu ten jednoczęściowy jest po prostu wytrzymalszy, tak? Tak, są to obydwa koszyki typu klatkowego, ale tak jak powiedziałeś, jeden jest typu składanego, tak to nazwijmy, czyli nitowany z dwóch części, natomiast koszyk typu ECML to koszyk jednoczęściowy. Myślę, że te informacje pozwolą wielu użytkownikom zdać sobie sprawę, że wiele aplikacji tak naprawdę można poprawić w sposób taki właśnie zastosowanie koszyka, łożyska z koszykiem ECML. Tak, i tutaj wychodzimy naprzeciw wymaganiom i potrzebom konstruktorów, bo konstruktor ma możliwość zastosowania bardzo szerokiej gamy łożysk. Oczywiście my jako firma SKF we współpracy z firmą Margo jesteśmy w stanie zaoferować bardzo szeroki pakiet pomocy inżynieryjnej, wykonawczej i projektowej. Także zachęcamy do współpracy. Super. Bardzo Ci dziękuję. Wam, drodzy widzowie, również bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.